Słuchajcie, to jest właśnie ten czas, kiedy czas już to wszystko skończyć. Po tych 10 miesiącach, po tych wyrzeczeniach, po tych morderczych treningach, po tym wylanym pocie, po powstrzymywaniu się na imprezach przed jakimś większym imprezowaniem, żeby później nie zawalić treningu. Po tym wszystkim, jeśli chcecie wiedzieć, jak wygląda ten tydzień przed sesją zdjęciową, tudzież może czasami trochę przed zawodami. Jeśli chcecie wiedzieć, jak wygląda ten proces odwadniania, przygotowywania pod to swoich mięśni, potem nabijania tymi węglowodanami. Cześć, mam na imię Kot i bardzo lubię pomagać w nagrywaniu filmów. Nasikałem ci do kwiatka. Czy jak wygląda proces tego, żeby powiększyć przepustowość waszych żył, żeby one były większe, to ten odcinek będzie dotyczył właśnie tego. Więc jeśli chcecie wiedzieć to wszystko, jak wygląda ten tydzień przygotowań do sesji zdjęciowej, sami chcecie się tego nauczyć, to zapraszam. No dobra, więc jesteśmy tydzień przed tym wszystkim, co będzie się działo. I teraz jak przygotowuję swój organizm właśnie na ten tydzień przed? Zacznijmy od tego, że już zaczynam na te mniej więcej 7 dni przed zmieniać powoli mój profil makroskładnikowy. I o co tutaj dokładnie chodzi? Białko pozostawiam na te powiedzmy 1,8 g na kilogram masy ciała. Względnie je obniżam, ale do takich bezpiecznych norm, żeby móc się doregenerować. Odstawiam trening na przynajmniej 2-3 dni, ale tak faktycznie 2-3 dni odpoczynku, regeneracji, mówię o tygodniu przed, aby doregenerować. Ale tak fest doregenerować. Jeśli ktoś bardzo chce, może na półtora tygodnia przed zrobić nawet sobie refit, żeby trochę napędzić sobie, może napędzić organizm hormonalnie, czy przygotować się psychicznie na to wszystko. Jeśli oczywiście potrzebuje, można tak zrobić, ale myślę, że maksymalnie tydzień przed już trzeba wchodzić w to, o czym teraz mówię. I co robię z węglami i tłuszczami? Jak jadę zawsze mocno węglowodanowo, w czasie tych przygotowań, tak teraz obniżam delikatnie te węglowodany na rzecz tłuszczy, zmieniam delikatnie ten profil, żeby już zacząć powoli przestawiać się trochę na żywienie tłuszczowe i to będzie trwało mniej więcej 2 dni. Sesję zdjęciową mam w piątek, także sobotę i niedzielę, przepraszam, piątek i sobotę właśnie na to przeznaczam, na delikatną zmianę tego rozkładu makroskładnikowego. I tak samo w te dni właśnie odpoczywam i dopiero w niedzielę nadchodzą zmiany. A co w niedzielę? No, a w niedzielę? Co w niedzielę? W niedzielę już mocniej zmieniam ten profil makroskładnikowy. Staram się już teraz bazować głównie na tłuszczach, ale z rozsądkiem. Nie chcemy wchodzić w żadne stany ketogeniczne, nie chcemy odcinać zupełnie węglowodanów. Robimy po prostu nadwyżkę tłuszczy nad węglowodanami. W jakim celu? Będziemy to trzymać już teraz aż do, ja nadal mówię o sesji w piątek zdjęciowej, także nadal będziemy to trzymać mniej więcej do poranka w czwartek albo do środy, do ostatniego posiłku. Tę przewagę tłuszczy nad węglowodanami, po to, aby chociaż w małym stopniu uwrażliwić się na węglowodany. Uwrażliwić to nie do końca trafne słowo, tak czy inaczej, no na pewno uzyskamy lepsze nabicie kosztem mniejszego zalania, jeśli przeprowadzimy ten proces właśnie delikatnego odwyku od dużej ilości węglowodanów. Więc na tym to teraz ma polegać. Dlatego robimy dużą nadwyżkę tłuszczy nad węglowodanami, a białko trzymamy no, w granicach rozsądku, ale myślę, że możemy nawet i schodzić do 1,6 na kilogram masy ciała. Nie chcemy przesadzać, pamiętajcie, z białkiem, dlatego że białko potem w procesie glukoneogenezy przerobi się nam na cukier, czyli na węglowodany, a tego właśnie nie chcemy. I jednocześnie w niedzielę zaczynam spożywać dużo więcej wody. Powiedziałbym nawet, że jest 2 razy więcej, czyli średnio między 6 a 8 litrów dziennie trzeba przyswoić i oczywiście racjonalnie to rozdysponować na cały dzień, a nie walnąć większość w 3-4 godziny i z głowy, bo tak to niestety nie działa. Przez te parę dni, trzymając właśnie do czwartku tak dużą ilość wody, potem w czwartkową noc i w piątkowy dzień sesji tak szybko zaczniemy
wydawać wodę, kiedy już jej nie będzie, bo jej nie będziemy wtedy dostarczać. Więc zobaczmy, co tam z tymi teraz trzema dniami, poniedziałkiem, wtorkiem i środą. No i mamy poniedziałek, wtorek i środę. Słuchajcie, jeszcze tylko taka wstawka, która jest bardzo ważna i wiem, że dla niektórych ludzi będzie szczególnie ważna. Ten proces, który pokazuję, ma na celu wydobycie jak najlepszego efektu naszej pracy sylwetkowej z ostatniego czasu, aby ją pokazać właśnie na zawodach, na sesji zdjęciowej, czy jakkolwiek tam potrzebujecie. Ale ten proces nie jest dla zdrowia. On nie jest zdrowy, nie jest prozdrowotny, nie służy naszemu zdrowiu. Można go zrobić z głową i sobie zwyczajnie nie zaszkodzić, ale tu możemy mówić co najwyżej o minimalizowaniu ryzyka, czy minimalizowaniu zniszczeń, które za tym idą. Ale pamiętajcie, dochodzimy do olbrzymich zmian w naszym ciele, jeśli chodzi nawet o jego energetykę. Dochodzimy do odwodnienia mocnego, później do bardzo mocnego ładowania. To wszystko nas mocno przepala, szczególnie jest to ciężki proces dla organizmu, ciężki psychicznie, dlatego podejdźcie do tego po pierwsze z głową. Najlepiej, jeśli macie kogoś takiego jak na przykład ja, jakiegoś trenera, który to potrafi, najlepiej z nim się umówić, żeby wam pomógł to wszystko rozpisać, wymyślić, przeprowadzić podług was. No i przede wszystkim pamiętajcie i też nie, proszę wtedy się nie bulwersujcie na mnie, bo ja jestem dietetykiem, jestem trenerem i nie mówię, że polecam taki system, tylko chodzi o to, że to jest system, który ja zastosowałem i opowiadam o tym, jak, no niestety, trochę ceną zdrowia można wydobyć ten najlepszy efekt. To nie jest sport, kulturystyka nie jest sportem dla zdrowia. Robimy to po to, żeby dobrze wyjść potem na sesji zdjęciowej. Jeśli dla kogoś to nie jest wartość wystarczająca, to oczywiście nie róbcie tego. Czyli to są dni, w których chcemy utrzymać to wszystko, co powiedziałem, w niedzielę. Duża ilość wody, głównie bazowanie na tłuszczach. A jeśli już dostarczamy węglowodany, a oczywiście musimy je dostarczać, tylko po prostu w dużo mniejszych ilościach, to staramy się robić to ze źródeł jak najbardziej złożonych, jak najmniej przetworzonych, żeby te cukry, czyli te węglowodany, nie były proste. Chodzi o to, żeby nie podbijały nam szybko cukru we krwi, nie powodowały szybkiego wyrzutu na pewno insuliny, bo właśnie chcemy uzyskać to mocne wybicie cukru dopiero w piątek, czyli chcemy się przygotować na ten proces, dlatego wybieramy źródła jak najbardziej złożone. Tak samo wyczerpujące jest strasznie to, że nawalam teraz non-stop wielkie ilości wody, około, no dla mnie to jest dużo, 8 litrów mniej więcej się staram, żeby przez te powiedzmy 4-5 dni tak się mocno nawodnić, że później 6 dnia na sesji zdjęciowej, kiedy odstawię wodę, wyleci ona całkowicie ze mnie, więc jestem już tym obrzydliwie zmęczony, bo wiecie, wypchane cały czas flaki i tym wszystkim i no po prostu idzie się zmęczyć bardzo. No i tutaj ważna sprawa, przez te 3 dni, jeśli ktoś potrzebuje więcej, może być nawet i zacząć w niedzielę, robimy treningi, tylko i codziennie. Tylko te treningi skupiamy się, aby były maksymalnie poświęcone temu, aby wypłukać glikogen. Staramy się oczywiście nie przepalać nam neuronów. Tu nie chodzi o dużą intensywność, czyli o duże kilogramy, tylko właśnie przeciwnie. Celujemy tak naprawdę w malutkie kilogramy, ale bardzo, bardzo mocne pompowanie. Nie do upadku również, bo to będzie za dużo nam wywalało kortyzol, ale chcemy poczuć, że glikogen zostaje mocno uszczuplony w mięśniach. Robimy tak codziennie i w środę, przypominam, że mówię o sesji piątkowej, czyli w środę, kiedy robimy ostatni trening, musimy już czuć po treningu, że te mięśnie na treningu już kompletnie nie mają siły do pracy, nie mają tego paliwa, że są już takie miękkie, takie no coś nie tego. Takie właśnie mają być. To jest właśnie to, co chcemy osiągnąć. One muszą być wypłukane z glikogenu. Ostatni dzień już treningu. Od jutra już tylko ładowanie do sesji. Jestem kompletnie wykończony już tym. Muszę przyznać, że glikogen cały ze mnie wyszedł i czuję to dzisiaj podczas treningu. Te mięśnie, układ nerwowy daje radę. On ma siłę, on chce ćwiczyć, nie jestem senny ani nic takiego, ale czyż tego glikogenu nie ma? Te mięśnie nie chcą podnieść ciężaru, który od strony okablowania, od strony neuroprzekaźników, wszystko jest ok, w sensie sił nie brakuje i pulsy nerwowe idą, ale nie ma już tego paliwa, więc jestem wykończony już tym wszystkim. I muszę przyznać, że najchętniej to po prostu zjadł i poszedł spać. No i co, jeśli ktoś robił cardio, to jak najbardziej polecam je tutaj jeszcze może zostawić, tylko w dużo delikatniejszej wersji. Nie takiej mocnej, na pewno nie takiej, która będzie wywalała kortyzol, czyli nie intensywnej, tylko raczej w stylu nie hitów, nie interwałów, tylko raczej właśnie cardio i krótszego. Możemy zachować te cardio, ale żeby ono nie wymęczyło nas za bardzo. No i nadchodzi czwartek. Jest to dość ciężki dzień, dlatego
Tutaj już sobie na spokojnie usiądźmy i opowiem wam, co zaczyna się teraz dziać, bo teraz zaczyna się cała magia i najgorszy, najcięższy okres psychiczny. Także posłuchajcie. A jeśli chcecie wiedzieć, jak będzie na tym ukoronowaniu już, jak na samej sesji zdjęciowej, jak wyjdzie samo pozowanie i jak już zrobić to te parę godzin przed, to w następnym odcinku, żeby na wasze życzenie, żeby one już nie były tak długie i monotonne, w następnym odcinku, który będzie już za tydzień, tam zobaczycie już wszystkie efekty tego wszystkiego i opowiem, co dalej. Więc do zobaczenia. Słuchajcie, bardzo mi miło, że ktoś chce w ogóle oglądać te filmy. Mam nadzieję, że jakąś merytorykę w nich zawieram i że po prostu miło wam się to ogląda. I w związku z tym, żeby mogło to pójść jakoś dalej, chciałbym prosić was, jak zwykle, o pomoc. Like czy komentarz, subskrypcja, udostępnienie czy włączanie tych filmów z linków na Facebooku, na Instagramie, słuchanie ich w playlistach. To wszystko pomaga, żeby wejść jakoś w ten algorytm i dotrzeć do większej ilości ludzi.